Bonjour, dzisiaj przedstawię Ci fumę de poisson, czyli wywar rybny. Podstawowy przepis, który każdy dobrego kucharza powinien widzieć, jak to się robi. Oglądaj dalej. Wywar rybny. Jest to naprawdę podstawowy przepis, który bardzo często używamy w kuchni we Francji i na całym świecie. Dzięki właśnie ten przepis będziesz mógł na przykład ugotować risotto na przykład rybne albo paella, będziesz mógł robić pyszną zupę rybną albo będziesz mógł po prostu troszeczkę tuningować twoje sosy, które chcesz serwować właśnie z twoją ulubioną rybą. Jest to tak ważny przepis dla szefa kuchni lub dla kucharza, jak jest ważny rosół. Stwierdziłem, że będę robił więcej przepisów podstawowych, które się nauczyłem właśnie jak byłem w szkole hotelarskiej. Ja zgadzasz się ze mną i chcesz ode mnie więcej takich przepisów, napisz koniecznie w komentarze. Chcemy więcej, Pascal, przepisów podstawowych. Zrobię dzisiaj oczywiście wywar rybny domowy. W związku z tym nie będę tego robił bardzo dużo. Jak jesteś szefem kuchni lub kucharza i jesteś ciekawym tym przepisem, polecam Ci to pomnożyć nawet do 10 i wtedy będziesz miał dużo zapisów właśnie wywar rybny. Wywar rybny podstawowy się zawsze robi z rybą białą. Ryba, który nie ma w siebie dużo galaretki, na przykład diabeł morski, żabnica ma dużo galaretkę w siebie i nie polecam robić właśnie wywar rybny właśnie z żabnicą. Ja dzisiaj używam halibuta, jak widzisz, to mam tutaj takie skrawki właśnie halibuta i mam jeszcze takie część brzuszny. Według mnie ryby, które nadają się najlepiej właśnie do wywar rybny, to jest na przykład sola, dorsza, turbot, flandra. Co jest bardzo ciekawe, bardzo często sprawdź sam, że jak idziesz do sklepu z rybami i prosisz właśnie o takie ości z ryby, to nie, nawet nie płacisz za to. Bardzo często to dają ludzie. Na samego początku potrzebuję pokroić właśnie jedną dużą marchwią. Obojętnie jak, dlatego że tak i tak później wszystko przejdzie przez sitko. Są szkoły, które mówią, że ten podstawowy wywar rybny powinien być nawet prawie przezroczysty. Są szkoły, które mówią, że nie dodajemy marchewki, bo marchewki troszeczkę zabarwia właśnie wywaru. Bardzo często w Polsce, jak się robi wywar rybny, używa się właśnie ości z łososza. Ja w szkole nauczyłem się, że podstawowy przepis nie wolno używać właśnie kawałki łososza, dlatego że to jest łosoś jest rybą, która jest dosyć tłustą i oczywiście wtedy ten wywar nie jest krystaliczny, przezroczysty, tylko jest zabarwiony odrobinę tak różowo. Ale oczywiście, jak masz ości właśnie i główki z ryby, na przykład łososza, możesz to zrobić. Po prostu twój wywar nie będzie miał taką krystaliczność w siebie, nie będzie takie przezroczyste. Pokroję teraz jedną cebulę. Znowu obojętne jak, bo tu jest tylko element smakowy. Dodaję też jedną szalotkę. Będziemy teraz delikatnie smażyć nasze warzywa. Są różne szkoły, na jaki tłuszcz powinniśmy je smażyć. Są szkoły, które mówią, że powinniśmy smażyć na maśle, a są inne szkoły, które mówią, że powinniśmy smażyć na oleju lub na oliwę z oliwek. Ja osobiście wolę smażyć właśnie na maśle, dlatego, że ten tłuszcz od masła, jak wywar z rybny ostygnie, to tłuszcz znajduje się na samą górę, on jak jest zimny, zaczyna się stężać i wtedy delikatnie możemy go zdjąć. Rozpuśćcie masło w środku garnka na bardzo wolnym ogniu. Jest to bardzo istotne, żebyś nie praził za mocno masło, żeby on nie miał żadnego koloru. On musi po prostu zostać żółty. I teraz tą czynność, którą będę wykonał, to we Francji nazywamy, że będziemy spocić naszego warzywa. Dokładnie mówimy faire suer des légumes, żeby warzywo zaczęło się pocić. To znaczy, że mamy tak, że wyparuje wilgoć, który zawierają warzywa i mamy wtedy koncentrację smakową. Muszą być po prostu szkliste, ale bez koloru. W międzyczasie przygotuję właśnie kawałki ryby. Żeby zdobywać jak najwięcej smak z ryby, polecam Ci zrobić tak jak ja w tej chwili, to znaczy kroimy na mniejszą część. Ważną rzecz, której też Ci nie mówiłem, musisz dokładnie umyć każdą właśnie ość i następnie najlepiej jest ją zanurzyć w środku zimną lodowatą wodą przez 15 minut. No i wtedy możesz to pokroić tak jak ja i przygotować właśnie wywar ryby. I z powrotem kawałki ryby wylądują do miski. Pamiętaj o tym, że jakbyś używał głowy z ryby, musisz koniecznie wyciągać ościele i musisz też wyciągać oczy.
bo oczy mają taki gorzki smak, który po prostu jest nieprzyjemny, a poza tym skrzele i oczy powodują, że zabarwia troszeczkę właśnie naszego wywaru. Pamiętaj o tym, że jestem do Twojej dyspozycji i zawsze możesz napisać na dole w komentarza, co mam przygotować dla Ciebie. I przypominam, jak jesteś tak przypadkowo u mnie, to koniecznie zasubskrybuj. 2 minuty minęło, warzywa nie mają żadnego koloru, dodaję teraz ości, część ryby do środka i cały czas na wolnym ogniu, bez koloru, smażę kolejne minutę do 2 minut. I dodaję teraz białego wina, dlatego że robię podstawowy przepis. Można zrobić też wywar rybny, ale na bazie czerwonego wina. To będzie idealne na przykład jak będziesz używał ości na przykład z łososia, który zabarwiają sam sobie właśnie naszego wywaru. Poczekamy, żeby delikatnie to się podgotowało. Nie mieszaj za często wywar rybny, dlatego że jak go mieszasz często, to takie kawałki ryby zaczynają po prostu się odkleić od większe kawałki i będziemy mieć po prostu wywar, który będzie odrobinę mętny. To znaczy dosyć rzadko go właśnie pomieszaj i to dlatego też zawsze wywar rybny nie gotujemy go dłużej niż 20 minut i to też dlatego robimy takie delikatne gotowanie, nie takie kompletnie mocne gotowanie, bo wtedy on się robi mętny. Widzisz, zaczęło to teraz się gotować. Ja wiem, że wyjdzie mi tutaj około litr wody. Musisz liczyć około centymetr nad ościami. I tak jak jest, potrzebuję to doprowadzać teraz do wrzenia, do gotowania. Zaczęło to teraz się gotować. Widzisz, teraz mogę ciut obniżyć właśnie temperaturę. Od momentu, że zaczyna to się gotować, nie gotuj wywar rybny z ościami więcej niż 20 minut. I tutaj na wierzchu pojawiało się pianę, którą nazywamy w kuchni szumowinę. Powinniśmy ją zdjąć, dlatego że ona zmienia smak właśnie naszego wywaru i też powoduje, że wywar jest odrobinę wtedy mętny. Technika, żeby właśnie zdjąć szumowinę, zanurzasz chochlę do wody i delikatnie ściągasz szumowinę. Zastanawiasz się może, dlaczego ja mam miskę z wodą, bo zobacz, mam brudną chochlę, jak ją zanurzam do środka i ją wyciągam, ona jest czyściutka. Teraz dodajemy bardzo ważnym elementem smakowym, który się nazywa bouquet garni. Masz dokładnie tutaj film na górze, jak przygotować bouquet garni. Jest to element smakowy, tutaj mam właśnie tymianek, liść laurowy. I dodajemy jeszcze kilka ziarenka czarnego pieprzu. Obniżam troszeczkę ogień, gotuję całość jakieś 20 minut i od czasu do czasu zdejmuję pianę, który się pojawia na wierzchu. 20 minut minęło i teraz potrzebujemy to przesadzić. Jeśli nie masz takiego drobnego sitka, tak jak ja używam dzisiaj, to możesz robić taki patent. Bierzesz sitko, który masz, stawiasz go nad miską, bierzesz wtedy gazy lub bardzo czystą ściereczkę, położysz to w środku i teraz bardzo delikatnie, nie pomieszaj całość, tylko delikatnie całe zawartości garnka wyląduje tutaj do środka. I teraz jak już dojeżdżamy na samą końcówkę, to pomału przelejemy. Oto nasze fumé de poisson, czyli wywar rybny. Idealny do zupy, do sosu, do podgotowania na przykład risotto z owoców morza lub jak robisz paelę. Ja niebawem będę robił paelę i będę właśnie przygotował to na bazie właśnie takiego wywaru. Widzisz, on nie dostał koloru, on jest troszeczkę mętny i biały, widzisz, coś takiego. W tej chwili to jest delikatny wywar rybny. Jak chcesz wzmocnić jego smak, to w tej chwili cały zawartość, który tutaj mam w środku właśnie miseczkę, dodajesz z powrotem do garnka i gotujesz całość jakieś powiedzmy 20-30 minut na wolnym ogniu. Wtedy zaczyna się redukować, zaczyna wyparować płyn i znowu mamy koncentrację smaku. Można takiego wywar rybny jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo gotować, powiedzmy jakieś 2 do 3 godzin na wolnym ogniu i wtedy dojdziemy do taką konsystencję jak galareta. Tą konsystencję nazywamy już wtedy glas. Glas jest bardzo intensywny smakowo. Takiego wywaru spokojnie możesz przechować w lodówce maksymalnie 3 dni, ale jest taki bardzo fajny patent, który polecam Ci, żebyś skorzystał właśnie u siebie w kuchni. Bierzesz foremkę do kostki lodu. Jak nasz wywar jest zimny, to wtedy masło się pojawia na wierzchu, on zaczyna się stężać, wyciągasz nadmiar tłuszczu i niestety ją wyrzucasz i ten zimny wywar dodajesz wtedy do tej foremki do kostki lodu.
lodu i wkładasz to do zamrażarnika. I w momencie gotowania, jak potrzebujesz dodawać wyrazisty smak ryby do twojej potrawy, wyciągasz jedną kosteczką wywar rybny i dodajesz ją do tej potrawy. Jeśli potrzebujesz ode mnie więcej takie filmy techniczne, koniecznie napisz na dole w komentarza i to zrobię specjalnie dla ciebie. Jestem do twojej dyspozycji, zasubskrybuj mój kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Życzę ci miłego gotowania i do zobaczenia, pa, cześć. Odpowiedź na komentarz, który dostałem pod filmem Napoleonka. Ania, zapytałeś mnie, czy można zrobić krem budyniowy z pomocą miksera. Oczywiście, że można. Ja po prostu chciałem troszeczkę pomęcić Radka i chciałem, żeby po prostu czuł się jak prawdziwy kucharza. Pytałeś mi też, czy proporcji, które użyłem w tym przepisie, można je używać na dwa płaty. Niestety, polecam ci, żebyś zrobił więcej krem i wtedy będziesz miał po prostu pyszny, duży, łasuchowy właśnie milfej. Do zobaczenia. Książkę możesz tylko zdobyć dzięki internet. Musisz wchodzić teraz na tuba.altenberg.pl. Kup ją szybko i bezpiecznie.